Wiadukt. Też tutaj trzeba będzie na to, na ten element zwrócić uwagę. Tu widzimy w prawo na wiadukt przy Atlas Arenie. I w prawo, tak? Na kolejnym w prawo. Dlaczego zwracam na to uwagę? Ano dlatego, że popatrzcie, mamy tutaj znak stop. Do skrętu w lewo jest linia wyznaczona, a do skrętu w prawo linii nie ma. Z mojego doświadczenia najczęściej nie dochodzi tutaj do zatrzymania. A trzeba się teraz zatrzymać przed wjazdem na skrzyżowanie. Ręczny sobie zaciągnąć. Tak, dokładnie. Bo za nami, popatrzmy, stoi auto, żeby się nie stoczyć. Możemy tym razem wykorzystać ten pas zanikający, jak nie ma autobusu, i wtedy dopiero sobie wyjechać i kontynuować jazdę w kierunku już na wprost. Jak się nie odzywam, popatrzmy, tak, czyli zmieniamy pas. Dokładnie tak tutaj będzie wyglądał prawidłowy przejazd.